samo południe. Tu Polskie Radio PIK, poniedziałek 24 listopada, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jak zawsze o tej porze rozmawiamy z politykami z naszego regionu. Audycji można wysłuchać na antenie Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, a także zobaczyć ją w przekazie wideo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Naszymi gośćmi dziś są Anna Bańkowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Iwona Kozłowska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Łukasz Krupa, Twój Ruch. Dzień dobry. Proszę Państwa, w wyborach do sejmików, bo o tym będziemy rozmawiać, w skali kraju najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, ale najwięcej mandatów otrzymała Platforma Obywatelska, bo to wynika z proporcjonalnej ordynacji wyborczej. W rozkładzie procentowym na pierwszym miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,85% głosów. Druga Platforma 26,36%. Czyli tu mamy 49% głosów różnicy. Trzecie PSL 23,68% głosów. Czwarte SLD 8,78%. W przeliczeniu na mandaty triumfowała Platforma. 179 radnych sejmików wojewódzkich będzie mieć Platforma w skali całego kraju, a Prawo i Sprawiedliwość o 8 mniej, 171. PSL 157. SLD 28 mandatów w skali całego kraju. I te wyniki sporo różnią się według od tego sondażu Exit Polls, według Ipsos. Tuż po wyborach dla trzech największych telewizji ogłaszano, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć 31,5, Platforma 27,3, PSL tylko 17, a nie 23. Ponad 23, a SLD 8,8. Tutaj właściwie trafiono. Znaczy różnica jest w przypadku dwóch partii, prawda? Tak. W stosunku sondażu PSL-u i PiS-u. W wyborach oddano łącznie nieważnych głosów 9,76%, natomiast w wyborach do sejmików prawie 18%. Prawie 18% nieważnych głosów. Kto wygrał wybory? Żartowaliśmy sobie i właściwie odpowiedź jest taka, no, taka trudna. Jedni mówią, że tak, największym zwycięzcą wyborów samorządowych jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Złośliwi twierdzą, że wybory wygrała pewna biała książeczka. I przypomniał się wielu politykom, wielu komentatorom, przypomniał się filmik, jeden z filmików instruktażowych puszczanych przez główne telewizje przed wyborami, gdzie pada hasło: wyborca oddaje głos na każdej karcie. Jeden krzyżyk. Z tym, że mieli wyborcy karcie dwie lub trzy karty, a czwartą kartę stanowiła nie karta, tylko plik kart. A plik, zszyty plik kart. I to mogło wprowadzić błąd, tak twierdzą niektórzy. Błąd, którego największym beneficjentem stało się Polskie Stronnictwo Ludowe, ponieważ wylosowało jedynkę i znalazło się na pierwszej stronie. Niektórzy mówią, że skoro to była książeczka, to pierwsza strona książeczki nie powinna być już listą kandydatów i jakąś partyjną, tylko treści, spisem treści lub jeszcze jakąś małą instrukcją. No tak, ale czy to wszystko, szanowni państwo, wyjaśnia nam całe to zamieszanie, z którym mieliśmy właściwie do wczoraj do czynienia? Wybory zamiast dzień po, ogłoszenie wyników zamiast dzień po, właściwie 6 dni musieliśmy na to czekać. Anna Bańkowska, SLD. Po pierwsze chciałabym zwrócić uwagę na taką tą metodę, w oparciu o którą ustala się liczbę radnych. Proszę zwrócić uwagę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej dostał, zaokrąglam, 9% głosów. Platforma 27,8. No, czyli my dostaliśmy 1/3 tego, co zdobyła Platforma. No, zaokrąglam. No, z grubsza. A mandatów dostaliśmy 1/2. To znaczy dostaliśmy o połowę za mało, jeśli byśmy tak mieli patrzeć. Mhm. Mianowicie 1/3 od tych 180 mandatów, to powinniśmy mieć przynajmniej 60 radnych, a mamy 28. Czyli ta metoda Donta jest wybitnie preferująca duże partie polityczne. Dużych zwycięzców. Również to dotyczy różnicy głosu między Platformą a PiS-em, czyli PiS wygrał wybory, a ma mniej radnych. Wygrał, a przegrał. To już w ogóle jeszcze następna sprawa, że nawet gdyby wygrał, to pewnie niedużą większością, to pewnie mu by było trudno. Więc, ale wracając, czyli po pierwsze mówię o tym, że niesprawiedliwie mało my mamy mandatów, ale tak mówi ordynacja wyborcza. No to jest zgodnie oczywiste. Z prawem tak się stało. Tyle, bo takie jest prawo. Że zapracowaliśmy na 60 radnych, a mamy niespełna 30. Jeśli chodzi w ogóle o wybory, no ja już uczestniczę w tej polityce dość długo.
żeby nie powiedzieć długo. No i pierwszy raz mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że mamy prawo zakładać, nie że ktoś fałszował wybory, tylko że one są, nie odzwierciedlają intencji wyborców w pełni. Mianowicie ten instruktaż, który Państwowa Komisja Wyborcza wydała obywatelu, to mniej więcej tak brzmiało, stawiasz jeden krzyżyk na jednej karcie, na każdej karcie, mógł być absolutnie dla wielu ludzi, którzy nie żyją na co dzień tymi problemami, dezinformujący. Ja dzisiaj, no i stąd są protesty. To, że Komisja Wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza była nieprzygotowana, no to jest żenujące, żeby tydzień czasu czekać na wyniki. Jeszcze miałam wrażenie, że ci zacni sędziowie, zacni panowie, to tak jakby byli dziećmi we mgle. Nie rozumieli, o co chodzi. Gdyby wydali instrukcję, liczmy ręcznie głosy na samym w ten początku, poniedziałek, po pierwszych sygnałach, no to też by było mniej. I też by było mniej tych powodów do spekulacji i tak dalej. Ale chcę podsumować taki oto sposób, że niestety mamy prawo przy tej liczbie głosów nieważnych być niezadowolonymi z obiektywnego rozstrzygnięcia. Dzisiaj słyszałam rozmowę dwóch przedstawicieli świata nauki, w tym między innymi profesor Raciborski powiedział, że istnieje zdaniem naukowców jeszcze takie niebezpieczeństwo, że niektóre komisje wyborcze, biorąc pod uwagę ten okres pracy wytężonej i tak dalej, mogły na przykład, on mówi, że mogły się zdarzyć takie sytuacje, że ktoś brał ten plik kart, dla przykładu do sejmiku, bierze, patrzy na pierwszej liście, czy liście PSL-u jest postawiony znak X, uważał, że to jest głos oddany na PSL. I oni powiedzieli, że dla czystości sprawy, już nie wnikając w polityczne dyskursy, trzeba by było powtórzyć liczenie głosów pod tym kątem właśnie, czy nie było takiego zdarzenia, że na kolejnej, piątej, szóstej stronie pojawił się dodatkowy X, nikt już tego nie przeglądał. No cieszą się koledzy z PSL-u, w moim przekonaniu, no mają tytuł do radości, ale ja myślę, że tak nie do końca powinni tę radość wyjawiać. W Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem demokracji, mówi Jarosław Kaczyński. Odniósł się do zamieszania wokół wyborów samorządowych. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że nie można zgadzać się na to, co obecnie dzieje się w naszym kraju. Nie ma demokracji, jeżeli nie ma solidnego, uczciwego i przejrzystego liczenia głosów, mówi Jarosław Kaczyński, a były tutaj z całą pewnością nieprawidłowości, podkreśla. No i demonstracja, i domaganie się unieważnienia, i skrócenia kadencji, to wszystko wiemy, panie pośle. No bo wybory są świętem demokracji. No i powiedzmy, to święto zostało mocno zepsute przez, no ja powiem ten sposób, przede wszystkim niekompetencje tych, którzy te wybory organizowali, nadzorowali. Bo oczywiście były różnego rodzaju nieprawidłowości, być może fałszerstwa i tak dalej. To jest inna jeszcze historia. Natomiast mówimy tutaj przede wszystkim o tych groteskowym wręcz zamieszaniu. I nawet nie chodzi mi o to, że te wybory liczono przez kilka dni, co jest ważne w kontekście chociażby zabezpieczenia tych głosów i tego wszystkiego. Tego, czy przez cały czas wszyscy członkowie na przykład komisji byli obecni, byli dostępni i to było rzeczywiście cały czas pod kontrolą. Nawet to na tym na moment zostawmy. Popatrzmy na to wszystko, co się działo. No otóż mamy sytuację taką, że najpierw wybiera się tuż przed wyborami skomplikowany, do tego powinien być skomplikowany program informatyczny za relatywnie nieduże pieniądze w porównaniu z innymi podobnymi programami informatycznymi. Robi się to nie z dużym wyprzedzeniem czasowym, tylko na ostatni moment, co już samo w sobie jest moim zdaniem skrajną nieodpowiedzialnością i niekompetencją. Ja mam sygnał, miałem ten sygnał, nie ukrywam, nawet przed niedzielą naszych członków, którzy gdzieś tam w tych ważniejszych strukturach komisji pracowali, że były próby tego systemu, bodajże na przykład chyba na naszym terenie dwukrotne i dwa razy to się wszystko wysypywało, więc krótko mówiąc, było wiadomo,
wchodząc w niedzielę i w liczenie głosów, że dokładnie z tym systemem informatycznym sobie nie potrafimy poradzić. Na to wszystko nakłada się ta cholerna książeczka, gdzie okładką stanowi lista PSL-u. Więc powiedział ktoś z nie polityków, tylko nie wiem, czy z konstytucjonalistów, czy jakichś innych ekspertów, że już samo to, bo mówi się o tych protestach wyborczych, sprawach sądowych, że samo to być może zgłoszone do Trybunału Konstytucyjnego mogłoby spowodować unieważnienie tej części wyborów, ponieważ można by wykazać przed Trybunałem, że nie stworzono równych szans wszystkim listom, że lista, która była tą okładką, była uprzywilejowana i w tym sensie ta równość została naruszona. To by wtedy dotyczyło wszystkich wyborów, bo przechodzimy tutaj dalej. Tak mamy skonstruowane nasze prawo i naszą ordynację wyborczą, że nie tylko nie można zakwestionować tych głosów w całości gdzieś tam do czegoś, bo to są x, tylko musiałby to być x spraw sądowych, ale co więcej, nawet jeżeli czy z tych powodów, o których mówiła poseł Bańkowska, że ktoś tam na kolejne strony już nie zaglądał i zaliczył ten głos PSL-owi, czy też na przykład były innego rodzaju nieprawidłowości, ktoś się pomylił w liczeniu, etc., inne jeszcze sprawy, to na dobrą sprawę te instancje wyższe, czyli na przykład Komisja Miejska, ogranicza się wyłącznie do przejrzenia protokołów, czy tam się wszystko zgadza, liczba wydanych kart, liczba oddanych głosów, ile na kogo padło, liczba głosów nieważnych, nie zaglądając już do tych worków i nie weryfikując tego, czy tam gdzieś, gdzie indziej dobrze policzono. To przy okazji pokazuje, że w ogóle należy się zastanowić, czy w jaki sposób nie udoskonalić naszych wyborów i sposobu weryfikacji liczenia. Wiadomo, że w komisji ci członkowie dzielą się, ty policz tych, tutaj zwłaszcza, jak tu są trzy różne karty, czy jakby trzy różne głosowania, to się dzielą i też na przykład może by warto było pomiędzy sobą później się wymieniać, żeby się wzajemnie kontrolować. Z tego, co słyszałem, to tak to nie wygląda, więc mamy jeszcze cały czas daleko do doskonałości i wielki problem, co z tym zrobić, bo nawet jeżeli ktoś powie, ja chciałbym to zweryfikować, no to mamy sytuację taką, powiem trochę tak przez pewne porównanie. Do IPN-u, do zasobów IPN-u możemy zajrzeć i sprawdzić, co tam się kiedyś działo, co kto kiedyś podpisywał w PRL-u, a tutaj te worki, nie wiem, czy pójdą na przemiał i tak dalej. Nawet gdyby ktoś prowadzić pracę naukową i napisać na ten temat jakąś rozprawę naukową, dlaczego... One niszczone nie są tak zaraz powiedziane. Ale niestety, niech pan sprawdzi, obawiam się, że możliwość zajrzenia do tego i sprawdzenia przeliczenia to chyba już tak niekoniecznie. Dobrze, do czego chcę dążyć? Cztery przypadkach, w dwóch trafiło ten ISOS, czy jak to się tam nazywa, w punkt, a w dwóch się pomylono i wydaje się, że nie mamy logicznej odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Nie mamy logicznej odpowiedzi, dlaczego ktoś się pomylił przy wyborach do Rady Gminy, czym oddał głos nieważny, być może świadomie, w 9%, czyli podobnie jak to było w dotychczasowych wyborach, a w przypadku do sejmików dwa razy więcej jest pomyłek. Jedna piąta obywateli się myliła. Szanowni Państwo, prawda? Prezes PiS dodaje, że skrócenie kadencji jest najprostszą drogą do powtórzenia wyborów. Czyli co? Skrócenie kadencji nowo wybranych władz samorządowych. Ale to z tego powodu, o którym powiedziałem, panie redaktorze, szanowni Państwo, że nie mamy możliwości ani weryfikacji, ani ponownego przeliczenia, ani dociekania, dlaczego doszło do takich kuriozalnych historii. Co będzie Prawo i Sprawiedliwość, kiedy wyjdzie na ulicę 13 grudnia? O czym będzie mowa wówczas? O czym będzie mowa? Doczekajmy się do 13 grudnia. Ja zakładam, że demonstracja będzie spokojna, wyważona, pokojowa. Natomiast chodzi o to, żeby pokazać, że to nie jest tak, ja się komuś wydaje na przykład
członkom Państwowej Komisji Wyborczej, które twierdzą, że nic się nie stało, wszystko jest dobrze, że jednak coś się stało, że są nieprawidłowości, żeby to ludzie swoim pokazali. To będzie się chcieli nagłośnić, tak? 13. Dobrze. No tak, oczywiście. Według Rafała Grupińskiego z Platformy Obywatelskiej Jarosław Kaczyński i Leszek Miller, podważając wyniki wyborów, zainspirowali ludzi, którzy wtargnęli do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Szef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mówi, że sposób zachowania liderów dwóch partii ośmiela do zachowań z kategorii, jak to określił, chuliganerii politycznej. Pani poseł, PiS podpala Polskę? Tym razem znalazł sobie koalicjanta w postaci SLD po raz pierwszy. Myślę, że tutaj pewne opcje polityczne rzeczywiście chcą wykorzystać tą sytuację, która się wydarzyła, co nie znaczy, że rzeczywiście sytuacja, która się wytworzyła, jeśli chodzi o długość przeliczania głosów, nie jest dla nas wszystkich szokująca, bo to, tak jak mówiła przed chwilą pani poseł Bańkowska, ja też nigdy z taką sytuacją się nie spotkałam i czas przeliczania co prawda nie jest określony, jak w jakim okresie czasu powinny być przekazane do wiadomości ogłoszone wyniki wyborów, ale jednak przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że ten stan następował w ciągu przynajmniej 2-3 dni. Przynajmniej już w poniedziałek w południe mieliśmy przynajmniej sondażowe informacje i to były dosyć bardzo mocno zbliżone do faktycznych wyników. Natomiast te protesty, do protestów upoważnia demokrację. Protesty rzeczywiście, jeżeli są zgłoszone do odpowiednich władz, przekaz informacji są dopuszczalne. Natomiast wtargnięcie do instytucji, zakłócenie pracy i porządku, to już jest niedopuszczalne. Podburzanie ludzi, sianie takiego fermentu. Ja nie wyrażam na to nawet jako osoba prywatna zgody, bo mnie takie sytuacje bardzo rażą. Ja rozumiem, że należy zgłaszać protesty, bo rzeczywiście to jest sytuacja nienormalna. Jest to sytuacja anormalna. Natomiast też nie można doszukiwać się tutaj, że zostały sfałszowane wyniki, dlatego że od tego są sądy rejonowe, okręgowe, do których można w ciągu 14 dni, czyli do 30 listopada, zgłaszać protesty. Zarówno wyborcy mogą to robić, jak i komitety wyborcze. I na to jest sprawa, w tej chwili jest na to czas i sprawa jest otwarta. Chciałabym również odnieść się do tego, o czym wcześniej Państwo mówili, a mianowicie do przebiegu wyborów. Mnie bardzo brakuje, ponieważ miałam tą możliwość uczestniczenia jako członek, nawet wiceprzewodnicząca komisji wyborczej w swoim okręgu. Byłam również na misjach obserwacyjnych. Jestem też wyborcą, więc jak gdyby z różnych perspektyw mam możliwość obserwowania wyborów. Czego mnie zabrakło osobiście? Informacji przez członków komisji przekazanej wyborcom bezpośrednio, tak. Dlatego że nie każdy słucha reklam, jasne, czy tam informacji, spotów. Ja przyznam szczerze, spot, który wczoraj pierwszy raz widziałam spot dotyczący tego, jak skreślać na kartkach, stawiać te X. Ja wcześniej tego nie widziałam. Ja nie oglądam tak rzeczywiście często telewizji, programów telewizyjnych, nie mam na to czasu, ale wczoraj, proszę mi wierzyć, widziałam to pierwszy raz, kiedy kilkakrotnie to powtarzano w związku z dyskusjami polityków i publicystów na temat wyborów. Większa aktywność członków komisji. Natomiast uważam, ponieważ to jest bezpośredni kontakt z wyborcą, gdyby członkowie komisji byli dobrze przygotowani do pełnienia swoich ról, bo wiadomo, że to są osoby, to nie są urzędnicy, oni nie muszą tego wiedzieć. Oni nie muszą milczeć, mogą mówić. Ale powinni być do tego dobrze przygotowani. Są szkolenia wcześniejsze i należałoby te osoby dobrze przygotować do kontaktów z wyborcą. I gdyby, dając ten plik kart do głosowania, każdemu osobiście przekazać informacje. Proszę pamiętać, ta książeczka to jest jedna karta. Nie plik kart, tylko jedna karta. Wówczas podejrzewam, że mniej byłoby sytuacji takich, że te karty byłyby błędnie wypełnione, bo tu chodzi o błąd wypełniania, ale też nie doszukujmy się, że ktoś chciałby sfałszować. Przecież każdy z komitetów miał prawo asygnować swojego przedstawiciela. Mogli być mężowie zaufania. A poza tym ja tutaj się nie zgodzę z panem posłem, który mówi, że no każdy dostaje jakiś plik i sam sobie przelicza. Nieprawda. No i w mojej komisji nie było takiej sytuacji, żeby ktoś sobie sam przeliczał. Każdy dostaje, czy to komitet, czy nazwisko danej osoby i mówi się głośno.
ta karta, na tą kubkę, na tą. To organizacyjnie świetnie przebiega i każdy ma wgląd do karty. I tak to wyglądało w każdym razie w mojej komisji. I nie było możliwości, żeby jakakolwiek karta była pomylona. Robiliśmy to wspólnie. Rezultat znamy, szanowni państwo. Rezultat znamy. Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji. 6 członków PKW zapowiedziało, że po ogłoszeniu wyników drugiej tury zrezygnuje z zasiadania w komisji. Rezygnacji nie złożył tylko sędzia Wiesław Kozielewicz, bo dopiero co otrzymał nominację na miejsce odchodzącego sędziego Stanisława Kosmala, który skończył 70. No i zgodnie z prawem odchodzi z komisji. To słuszna, lecz spóźniona decyzja. Sędziowie powinni tak postąpić wcześniej. W ten sposób politycy różnych partii komentują dymisję Państwowej Komisji Wyborczej. Barbara Nowacka z Twojego Ruchu oceniła, że członkowie PKW podjęli dobrą decyzję. Jak dodała, już poprzednie wybory pokazywały, że ta funkcja ich przerasta. Łukasz Krupa, Twój Ruch. Ja odnoszę wrażenie, że jest teraz taka straszna nagonka na tych sędziów z PKW i że oni stali się ofiarą całego tego zamieszania. Natomiast ja nie uważam, sami żeby... Sami je wywołali. Sami je wywołali, to ja się zgadzam i ta dymisja pewnie jest właściwa i oczekiwana. Natomiast nad organizacją wyborów pracują sztaby ludzi. Na pewno to nie jest kilku sędziów, tylko to są dziesiątki, setki, a może i tysiące ludzi w całym kraju, które podejmują pewne decyzje i przygotowują pewne procesy. Ja uważam, że przy okazji tych wyborów po raz kolejny ujawniło się takie polskie dziadostwo i takie oszczędzanie i na rzeczach, mówi na których oszczędzamy. O systemie informatycznym, o kartach do głosowania. Przecież dużo jest zarzutów, że te karty były drukowane na zbyt cienkim papierze, że się sklejały, że nie było właśnie okładki, że nie było instrukcji, która mogłaby być dodawana jako tam czwarta czy piąta kartka z instrukcją, jak głosować. W XXI wieku w każdej szkole jest projektor czy telewizor. Można by było wyświetlać prezentację multimedialną, krótką, minutową, jak głosować, która pokazywałaby te wszystkie karty. Przecież to nie jest problem. W krajach, które dopiero pracują nad demokracją, takich jak Ukraina, Tadżykistan, gdzie miałem okazję być obserwatorem, wybory są dużo bardziej transparentne, są przezroczyste urny, są kamery IP, no, jest to zrobione lepiej niż u nas. My jesteśmy krajem, który już wyszedł z takiego okresu, kiedy były przyspieszone wybory często, kiedy rządy upadały, kiedy rzeczywiście można było próbować oszczędzać na tym, żeby kolejne wybory były tańsze, ale w tej chwili, no na czym my chcemy oszczędzać? Na tym papierze? 426 tysięcy złotych kosztował ten system. Znawcy, specjaliści śmieją się z tego. On powinien kosztować 5 milionów albo 15. No, czy zróbmy go raz i niech on służy 20 lat i modernizujmy go pod potrzeby. Wyniki powinniśmy mieć o 5 rano po spłynięciu wszystkich protokołów. No nie można eksperymentować na czymś, co jest świętem demokracji na 3 miesiące jeszcze przed, na jakimś przetargu, który znowu kryterium było ocena, bo jeszcze wówczas takie obowiązywały przepisy. Panie pośle. Teraz jeszcze tylko jedno zdanie co do członków komisji. Nie możemy też wymagać od członków komisji, żeby oni każdego pojedynczego wyborcę instruowali, jak głosować. To jest nierealne i każdy, kto siedział w komisjach, wie, że to jest nierealne. Członkowie komisji dostają niewielkie pieniądze. Chodzą wcześniej na szkolenia, potem idą w sobotę na liczenie głosów, potem biorą udział w tej komisji, potem są na liczeniu głosów. Często idą tam osoby, które chcą sobie trochę dorobić do swoich często niewysokich wynagrodzeń, a tych zakresu tych obowiązków pracy w tej komisji jest dużo. Komisje się dzielą, nie siedzi przez cały dzień 9-osobowy skład, tylko się dzielą po 4-5 osób, siedzą po pół dnia. Jak są fale osób, zwłaszcza po mszach świętych do obwodów, wchodzi 20-30 osób. Nie ma możliwości z każdą osobą rozmawiania. Panie pośle, nie ma nawet jak sami państwo w tej chwili słyszą, tych znaków zapytania i tych zarzutów jest dużo. System zapewniać informacje. Tyle lat, 25 lat demokracji. Przez te 25 lat ileś razy wybory się w naszym kraju odbyły. Kaczyński, Miller i Gowin chcą skrócenia kadencji nowych samorządów. Wspólny postulat prawicy i lewicy w Sejmie. Ustawowe skrócenie kadencji samorządów i nowe wybory. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Leszek Miller twierdzą, że doszło do tak licznych nieprawidłowości, że można mówić o zagrożeniu dla systemu demokracji w naszym kraju. Według Jarosława Gowina zarzut nie dotyczy sfałszowania wyborów, ale wypaczenia ich wyników. Teraz trzeba jego zdaniem ustalić, czy doszło do tego na skutek celowych działań, czy w wyniku błędów systemowych, czy jakiejś, jak on to nazwał, totalnej dezorganizacji. Kaczyński mówi, że
istotą jest coś dziwnego, jak to powiedział, w komisjach obwodowych, co zaszło, a nie wady systemu informatycznego. Dlatego trzeba skrócić teraz kadencję tych władz, które jego zdaniem w sposób głęboko nieprawidłowy zostaną wybrane. Tu jest rzucany cień przez Prawo i Sprawiedliwość, najbardziej osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego. Ci, którzy zostali wybrani w tamtą niedzielę, którzy zostaną wybrani w najbliższą, właściwie ale, już jego zdaniem nie mają mandatu do rządzenia. Ale czym się różnią te wyniki wyborów dla trzech partii poza PSL-em od danych jakby nie, sondażowych, które... Nie, dla dwóch się nie różni, ale dla dwóch się różnią. Ale nie mówię o ich sosie, tylko ogólnie, o tendencjach z ostatnich miesięcy. One są bardzo podobne. PSL rzeczywiście dostał, ale to może być, co mówiła pani poseł Bańkowska. Nie przegląda wszystkich książeczek i głosy, których byłoby nieważnych, które były skreślone na przykład ale na dwóch, uznano za głosy PSL-u. Ipsos pytał ludzi po wyjściu i to zrobili to zawsze w tym miejscu. I to zawsze było dość precyzyjne. A tym razem się to rozjechało nieprawdopodobnie. Bo nie zawsze wyborca... PSL powinien miał 17 w badaniu Ipsos, a miał kilka punktów więcej. Czy mamy pewność, że wyborca wychodząc z lokalu wyborczego faktycznie powie prawdę, na kogo głosował. A inny się nie wstydzi. Różnie z tym bywa. Natomiast zadajmy sobie podstawowe pytanie. Czy możliwa jest w ogóle jest możliwe skrócenie kadencji? Czy jest to możliwe? To czy to jest zgodne z konstytucją? Jarosław Kaczyński mówił, że bywały takie przypadki. Ale jakie przypadki bywały? Tylko, że pewnie koalicja nie będzie chciała tego zrobić. No to, ale to my mamy decydować jako politycy, tak, ustawodawcy, o skróceniu. Najpierw pozwalamy na to, żeby samorząd funkcjonował, tak? Bo wyborcy dali takie prawo, a w tej chwili chcemy zadecydować jako ustawodawcy o tym, żeby to prawo im zabrać. No więc jak to jest? Skrócenie kadencji. Najpierw pozwalamy na to, tak? Wszyscy. Ale wyborcy się domagają tego, żeby byli... Ci, którzy poczuli się oszukani. Według jednego z badań po wyborach, pani poseł, 70% pytanych telefonicznie z 3000 osób powiedziało, że wybory do powtórki. Ale szanowni państwo, jeżeli będzie powtarzane coś po wielokroć, no to staje się w końcu w pewnym sensie prawdą. No jeżeli od kilku lat słyszymy wciąż, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że każde wybory są sfałszowane, bo są sfałszowane, bo zostały źle przeprowadzone, no to w końcu... A tu mamy tak coś nowego, nowe odkrycie dokonano tym razem. No ale przecież tak jest bez przerwy i wciąż. A teraz, a teraz jeszcze... I bez względu na to, czy przepraszam, czy można się też odezwać, czy to pojedynczo. Szanowni państwo, dwoje tylko. Anna Bańkowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Więc no po pierwsze to ja teraz nie rozumiem pani poseł Kozłowskiej, bo w pierwszej wypowiedzi wyraźnie mi zabrzmiało, że brakowało instrukcji dotyczącej tego, jak z tą najbardziej kontrowersyjną sprawą, czyli z książeczką, postępować. A teraz pani mówi, że wszystko było dobrze. Więc problem ja jest taki... Że wszystko moment, dobrze? Tylko moment. Powiedziałam, że nie można problem jest kadencji. Taki oto, że część ludzi rzeczywiście nie wiedziała, jak głosować. To była dezinformacja podstawowa, czyli ten plik bez wytycznych. Trzeba było w tym momencie, jeśli się decydowała PKW na to, żeby robić nie płachtę i na jednej karcie umieszczać wszystkich, co ludzie siłą rzeczy by wiedzieli, że jest kilka list, dawanie tej książeczki powinno refleksję u tych sędziów wzbudzić, żeby równocześnie na tej obwolucie dać instrukcję. To jest jeden głos, pięć kartek czy sześć kartek, tylko i wyłącznie, czy tam tyle komitetów. To jest po pierwsze. I to jest podstawowa rzecz, która daje do myślenia, bo pokłosiem tej niewiedzy jest to, że mamy prawie 20-procentową skalę głosów nieważnych i są takie miejsca, gdzie po 40% nieważnych głosów było. Więc jak można, jeśli to jest święto demokracji, przejść nad tym do porządku dziennego i się nie zastanawiać nad tym, jak wybrnąć z sytuacji? Otóż w moim przekonaniu nie może pani poseł mówić, że ustawy są, konstytucja jest, więc nic nie można. Te ustawy robią posłowie. Całe prawo wychodzi z Sejmu. W związku z tym była już taka uchwała, że wydłużaliśmy kadencję w 1996 roku. Ale, tak, nie skracaliśmy. Ale wydłużaliśmy to po coś. A w tej sytuacja. Chwili, pani poseł, jeśli pani mi nie będzie przeszkadzać, to będę wdzięczna.
A w tej chwili jak można się pogodzić z faktem, że jest tyle głosów nieważnych i jeszcze do tego nie mamy informacji z jakiego powodu? Bo gdyby był obowiązek mówienia o tym, inaczej, to znaczy mówi się ile głosów nieważnych w tym, ile z powodu oddania pustej karty, czyli ktoś nie znalazł na liście kogokolwiek zasługującego na jego wsparcie, a ile na skutek tej nieprawidłowości dawania tych krzyżyków więcej niż jedno. I to jest cała masa błędów. Do tego dopiero teraz się wszystkim oczy otworzyły. I w moim przekonaniu rzecz nie dotyczy wyboru wójtu, burmistrzu, bo to jest prosta sprawa. Rzecz dotyczy sejmików. Sejmików. No i to jest coś, wszyscy trzej liderzy, co nie możemy. Leszek Miller, Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński. Ja nie mówię, że sfałszowane, wypaczone, wypaczone wynik. Nieobiektywne. I to jest całkowita różnica. Tu się nie oskarża kogoś, że ktoś, nie wiem, z komisji wyborczej jakieś krzyżyki stawiał albo dar karty. Broń Boże. Tylko na skutek tych choć zbiegu... są takie przypadki no też pewnie, różne dziwne. SLD chce zbadać, mamy tu nową rzecz, tak mi się wydaje, SLD natomiast... Chcę zbadać, czy karty do głosowania były zgodne z konstytucją. Zapowiedział to przewodniczący Sojuszu Leszek Miller. Jak dodał, stosowne wnioski mają być zgłoszone w przyszłym tygodniu po zakończeniu wyborów samorządowych. Leszek Miller mówi, że wynik wyborów mógł zostać wypaczony. Dlatego Sojusz będzie chciał zbadać to, co stało się w lokalach wyborczych z głosami. SLD będzie też składał protesty wyborcze do sądów okręgowych. Mają one dotyczyć m.in. kart do głosowania. Myślę, że to jest już nowy krok Sojuszu po tym, kiedy prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że nie będzie powtórzonych wyborów. Wszyscy trzej liderzy Jarosław Gowin, tylko, Leszek Miller i Kaczyński skrytykowali już prezydenta za to. Ale również wśród nas są takie wątpliwości, że w małej miejscowości zauważono jakieś nieprawidłowości i ci ludzie, no będący, że tak powiem, na garnuszku tych struktur, nie jeden raz się obawiają nawet zgłaszać te protesty. W lokalnych społecznościach pewnie tak bywa. To jest taka prawda, polska prawda. Ale komitety mogą zgłaszać wątpliwości i protesty. I ja muszę się odnieść do tego, co powiedziała pani poseł, dlatego że to, co powiedzieliśmy wcześniej, burmistrzowie, wybory na burmistrzów, wójtów, prezydentów i również do rad gmin czy do dzielnic, tutaj nie było problemów. No i rzeczywiście właśnie, to... Natomiast sejmik i rady powiatu, bo było więcej kandydatów i tu oczywiście ja to potwierdzam. No. Natomiast nie można... O to my walczymy, natomiast mówię o skróceniu kadencji. Odniosłam się do skrócenia kadencji, a wydłużenie kadencji. Ale tak? Jak wydłużyć można? Nie jednocześnie, drogie panie. Wystarczy trochę posłuchać konstytucjonalistów, którzy się na ten temat wyraźnie wypowiadają. Ja nie jestem prawnikiem, nie jestem profesorem prawa, ale słucham i czytam. Czyli cztery lata przymykać oczy na to, nie. Bo... Nie, teraz, w tej chwili właśnie jest czas na to, żeby przyjrzeć się i żeby do kolejnych wyborów dobrze się przygotować. Bo w tej chwili, w okresie krótszym niż 6 miesięcy, zmian wprowadzić nie można. Czyli do wyborów zarówno prezydenckich i parlamentarnych tych zmian wprowadzać nie można. A już mamy bardzo zły sygnał na przyszłość. Otóż Państwowa Komisja Wyborcza jest nieprzygotowana do wyborów na przyszły rok. Najwyższa Izba Kontroli w ciągu kilkudziesięciu godzin już zorientowała się. Nie ma jeszcze pierwszych kroków idących w kierunku zorganizowania przetargów na sprzęt na wiosenne wybory. Ja słyszałam, jest w ogóle do niczego nie przygotowała Państwa Komisja Wyborcza. Podobno dziewczyna jakaś z drugiego roku studiów tam akurat ten program opracowała z kimś tam jeszcze. No to są żarty, ale też co do tego, co można, czego nie można. Ja przypominam sobie doskonale, pani poseł, kiedy my jako przedstawiciele opozycji mówiliśmy na przykład, że chociażby wydłużenie wieku emerytalnego jest to złamanie pewnej umowy z obywatelem, który szedł na przykład do takiej czy innej pracy, wiedząc, że będzie pracował tyle i tyle, i państwo to zmieniali. Czyli nie cofaliście się tydzień wstecz, tylko 10-15 lat wstecz i zmienialiście ludziom zasady, co do których na nie przykład tylko wiek, ale jeszcze panie pośle, na przykład pozbawienie prawa ze względu na pracę w warunkach szkodliwych tak, i tak dalej. Tak, na przykład kolejna sprawa. No. I takich sytuacji było wiele już. I wtedy wam to jakoś nie przeszkadzało. I teraz w związku z tym nie mówmy tego. Jeżeli wszyscy wiemy, patrząc tylko i wyłącznie zdroworozsądkowo, i pani poseł że stało Kozłowska się też coś nieprawidłowego
że coś było nie tak, to musimy, mamy dwie możliwości. Albo powiedzieć, no obywatele, wprawdzie te wyniki to nie takie były, troszkę są z przymrużeniem oka, ale na 4 lata tak musi pozostać. Przy okazji będziemy w tym czasie dzielić te również środki unijne. Ci ludzie będą o szczególnie ważnych rzeczach decydować. Albo musimy jakoś z tego wybrnąć. Jedynym wyjściem no, jest no, właśnie skrócenie kadencji. Jako jedyne wydaje się najrozsądniejsze rozwiązanie ale w tej całej sytuacji. Jaki tu jest rozsądek? Najpierw wyrażamy taki, zgodę na to, że przygotowujemy wybory w sposób porządny. Instruujemy ludzi, przygotujemy porządny program informatyczny, przygotowujemy no, ludzi, którzy będą tym razem kompetentni, przygotują kompetentnie materiały i wtedy robimy wybory. No tak nie powinno być, ale wskutek nie... Pani poseł, ja powiem w ten sposób. Czyli nikt burmistrz, tutaj, wójt, nikt tak, tutaj nie atakuje koalicji, i radny. Nikt tutaj nie atakuje koalicji, a no być może powinien, bo powinniśmy teraz zacząć mówić na miłość boską. A kto tych ludzi wybiera, kto tym ludziom przyznaje 400 tysięcy złotych na program informatyczny, a nie 4 miliony? No kto? No większość sejmowa, no pani poseł. Większość sejmowa, no więc my tego nie robimy, ale sami to prowokujecie. Się. Komisja Administracji, tak. Łukasz Krupa. Moim zdaniem wystarczyłoby przeliczyć ponownie te karty do sejmiku pod kątem tego, czy PSL nie dostał bonusa za to, że rzeczywiście jest na pierwszej. Ale to nie nawet to, bo ja uważam, że wyborcy, jeżeli już chodzą, bo mamy problem z frekwencją, ale jeżeli już ktoś do wyborów idzie, to on po coś idzie. I on zazwyczaj wie, na kogo chcę oddać głos i myślę, że to jest marginalny taki odruch, że głosuję tylko na ten PSL i wychodzę, bo jednak ludzie czytają. No przecież nie mamy w Polsce jakiegoś wysokiego poziomu analfabetyzmu i nie róbmy też teraz takiego przeświadczenia, że ludzie ślepo głosowali tylko na PSL. Ale rzeczywiście nie może ślepo, być ten wynik, no. Może być ten wynik przekłamany ze względu na to, że przy liczeniu tych wielu kart nie chciało się członkom komisji otwierać tej książeczki. I to warto by było sprawdzić, bo wtedy rzeczywiście może okazałoby się, że tych głosów nieważnych jest jeszcze więcej. Ale te głosy nieważne jednak nie są dla nikogo głosem. Mhm. Czyli ostatecznie no, one nie są dla trudno, szanowni państwo, czyli na przyszłość, dobrą receptę. Na przyszłość na pewno... Na pewno no, jest jakaś pula zmarnowanych głosów ludzi, którzy no źle zagłosowali, ale może jednak ten cały bałagan wystarczyłoby, spowoduje, myślę, że na przyszłość przed następnymi będzie wyborami. Będzie trzeba pomyśleć. Niech to będzie puenta. Anna Bańkowska, SLD. Dziękuję bardzo. Tomasz Lata, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Iwona Kozowska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Łukasz Krupa, Twój Ruch. Za uwagę dziękuję. Marcin Kupczyk. Do usłyszenia. www.radiopik.pl